Szanowni Państwo, dosłownie za 2 minuty rozpoczynamy kolejną odsłonę Charku, rzeźbę Charku Plutowskim. Także prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Jednocześnie zapraszamy wszystkie osoby, które znajdują się przy tych wykopanych dołach pełnych waz chińskich. Zapraszamy tutaj do nas. Za 2 minutki rozpoczynamy oficjalnie nasze dzisiejsze spotkanie. Witam wszystkich Państwa w imieniu Urzędu Dzielnicy Targówek, a także w imieniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na 6. inauguracji, otwarciu kolejnej prezentacji, kolejnej rzeźby w Parku Rzeźby. Szanowni Państwo, tak ładnie mi się akurat to powiedziało. Drodzy Państwo, miło, że tak licznie przybyliście. Ja też się cieszę, że to otwarcie 6. etapu Parku Rzeźby ma miejsce dzisiaj, a nie wczoraj. Wczoraj by potrzebne były jednak parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Dzisiaj mamy piękne słońce i w domku herbacianym możemy tutaj spokojnie sobie się relaksować na trawie. Drodzy Państwo, na samym początku chcę powitać wszystkich gości oficjalnych, którzy przybyli na to otwarcie. Witam panią dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, panią Joannę Metkowską. Witamy serdecznie. Dzień dobry, pani dyrektor. Niech pani pomacha tutaj do nas. O właśnie, no teraz widać, w końcu. Witam także pana Pawła Althamera, jednego z pomysłodawców tego parku. Paweł, pomachaj jeszcze do nas. Drodzy Państwo, witam przewodniczącego Rady Dzielnicy, pana Krzysztofa Miszewskiego. Panie Krzysztofie. Szanowni Państwo, witamy burmistrza dzielnicy pana Grzegorza Zawistowskiego. Witam także panią wiceburmistrz Dorotę Kozielską, która już od kilku godzin tutaj z nami jest, fotografuje, filmuje i dokumentuje. Pani Doroto, witamy. Witam oczywiście pana Pawła Cichockiego, także z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Panie Pawle, jest tu pan gdzieś? Czy jeszcze tam na wypchu? Sebastian. Gdzie pan jest, panie Sebastianie? No tak, schował się i dlatego to imię też uciekło. Witam oczywiście także pana Krzysztofa Bugle, teraz burmistrza dzielnicy Żoliborz, kiedyś wiceburmistrz dzielnicy Targówek. To on razem z panem Pawłem Althamerem rozpoczynał działania w ramach Parku Rzeźby właśnie na Targówku. Nie wiem, czy jest już z nami pan Tomasz Janowski z Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli nie, to obiecał, że będzie. Witam oczywiście radnych naszej dzielnicy i witam także radnych Miasta Stołecznego Warszawy, bo także są dzisiaj z nami panią Iwonę Wujastek. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, na samym początku zapraszam do mikrofonu pana Krzysztofa Miszewskiego. Zapraszam, panie przewodniczący. Witam bardzo Państwa w tak wspaniałej, w tak wielkiej ilości. Naprawdę mamy frekwencję podobną do tej zeszłorocznej, kiedy otwieraliśmy wtedy 5. etap, rozdział w parku rzeźby. Dzisiaj kolejne emocje przed nami. Tym razem zawitała do nas praca wielkiego artysty Ai Weiwei'a. Chciałbym, korzystając z okazji, złożyć podziękowania na ręce pani dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a w szczególności dla zastępcy dyrektora, pana dyrektora Cichockiego oraz dla Pawła Althamera za to, że kiedyś, już dawno temu, uwierzyli, że tak wspaniały projekt może zostać zrealizowany w naszej dzielnicy, dając nam zupełnie niespotykany i unikatowy w skali całego świata projekt. Tym samym należą się wielkie podziękowania dla pana burmistrza Krzysztofa Bugli, który swoją wielką otwartością sprawił, że bardzo liczne przeszkody, które mogły stanąć nam na drodze, zostały usunięte i w tej chwili możemy się cieszyć z tego,
że w Parku Brudnowskim mamy park rzeźby, a w nim tak wspaniałe prace. MSN, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, organizują tutaj, właśnie przy Domku Herbacianym, organizują wspaniałe wydarzenia, angażując siebie i innych mieszkańców, ciesząc się, robiąc fajne zabawy, konkursy, koncerty. I tutaj chciałbym, szanowni państwo, abyśmy wielkimi brawami nagrodzili pana Marka, seniora z Targówka, który robi tutaj wspaniałą robotę. Panie Marku, brawo. Pan Marek gdzieś się kręci za kulisami pod... Panie Marku, ja panu nie daruję, musi pan tutaj przyjść. Jest pan naszą gwiazdą, także serdecznie zapraszam. Pan Marek prowadzi swój blog, blog Senior z Targówka. Od wielu lat zamieszcza to wszystko. Pan Marek, kapelusz, czerwony kapelusz to nasz pan Marek. Blog, w którym pokazuje to wszystko, co tak pięknie dzieje się w naszej dzielnicy i to wszystko, co pięknego dzieje się w Parku Rzeźby. Panie Marku, dobra robota. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Zrobię zdjęcie. Proszę bardzo. Jeżeli zobaczycie kiedyś mieszkańca, seniora z aparatem, to prawie na pewno, z aparatem, który używał jako kamery, to prawie na pewno jest to pan Marek. W skrócie, część pieniędzy, które miasto ma w swoim budżecie, mieszkańcy naszej dzielnicy wybrali na to, co ma być sfinansowane i zrobione w naszej dzielnicy. I pan Marek pewnego dnia stwierdził, że tak wspaniała inicjatywa jak Domek Herbaciany nie ma prądu. No i jak to podawać herbatę bez prądu? No jest to skomplikowane, nawet jeżeli nie chodzi o alkohol, tylko o to, żeby podłączyć czajnik. I postanowił napisać projekt. Ten projekt poparło 15 osób, a następnie ten projekt poparło dużo więcej mieszkańców naszej dzielnicy. Efektem tego jest to, że kilka dni temu, w piątek, mieszkańcy Brudna, mieszkańcy Targówka i pewnie część mieszkańców całej Warszawy zdecydowało, że jeden z projektów zrealizowanych na Brudnie to będzie doprowadzenie prądu do tego miejsca, do Domku Herbacianego, i w przyszłym roku dzięki tej drobnej inwestycji życie kulturalne, życie społeczne w tym miejscu będzie się jeszcze bardziej rozwijało. I to jest wspaniała rzecz pokazująca, jak Park Rzeźby, który początkowo był przez wielu traktowany jako rzecz, która jest intruzem, stała się częścią realizowanych przez naszych mieszkańców projektów, została przez nas zaakceptowana i jest wykorzystywana do tego, żeby było w naszej dzielnicy jeszcze ciekawiej. I za to wszystko wam, a dlaczego wam to zaraz powiem, chciałbym podziękować, bo ideą Parku Rzeźby jest to, aby wykorzystywać go przez mieszkańców, przez was, do swoich pomysłów i aby w ramach interakcji, która się odbywa tutaj, na przykład kolejna rzeźba właśnie daje znać, że minęło kolejne 15 minut, to jest jedyna rzeźba w parku niewidzialna, nawet nie zakopana, ale niewidzialna. Dlatego warto, abyśmy wykorzystywali to miejsce w sposób pozytywny i to miejsce dla naszych fajnych pomysłów, a jestem przekonany, że pan burmistrz zawsze takim pomysłom przyklaśnie. Za długo wiem, także już kończę. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Drodzy państwo, pan przewodniczący mówił o tej herbacie, jak to bez prądu ją podawać, prawda? No wiadomo, każdy zna góralską herbatę z prądem. Ja mi się przypomniał też taka anegdota, którą opowiadał Daniel Olbrycki jeszcze z czasów, kiedy kręcili na terenach dawnego Związku Radzieckiego potop. No i Daniel Olbrycki mówi, no wchodzę do takiego baru i mówię, jest kipiatok, czyli wrzątek. Jest, ale on chałodny. No więc to jak gdyby mówi wszystko. Teraz zapraszam pana burmistrza Grzegorza Zawistowskiego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo fajnie, że tyle osób dzisiaj na tej szóstej inauguracji odsłony, instalacji w Parku Rzeźby. Pracy, która chyba jest najbardziej artystyczna ze wszystkich, artystyczna w takim zrozumieniu, że zawsze artystom towarzyszy bardzo duża wyobraźnia. A jak wiemy, po zainstalowaniu tej pracy Ai Weiwei'a będzie ta praca
istniała tylko i wyłącznie w naszej wyobraźni. Także bardzo miło, że jest nas tu tylu, bo tylu świadków tego zainstalowania, tej pracy chińskiego artysty tutaj będzie. Ja będę mówił już bardzo krótko, wszystko prawie powiedział pan przewodniczący. Ja tylko jeszcze raz wszystkich bardzo... Co najlepiej będzie, jak wskoczysz. Idę tam dalej. Jestem do siebie. Dobra, to chodź. Mniejszą, bo ja chcę zobaczyć. Głęboko, taka... O, jak fajnie to wygląda. Dobrze, zobacz. Zobacz, zobacz, jak cię pokrzywa. Ale nie widzisz, co jest na dole. Te wazy zobaczyć. Dlatego tu stoją. Wcześniej robione. Jeszcze zjeżdżam. Chciałam podobno.